pojechały. Spokojnie, ja bym uszedł. Liczy się duch. Liczy się pojechały. Liczy się duch, zgadza się. Liczy się duch i to, co nas dzielu tutaj od początku, a od jakiegoś czasu. No to plan zajęć jest taki, że dzisiaj rozpalamy grilla, szukam chętnych do obsługi grilla. O, Fazik, bardzo dobrze, pierwszy to grill. Dostaniesz szczypce, nie ma dobry konsumenckiej. Ja będę ognia zimno. Węgiel. Jedną zapałkę. Damy radę. Uch, te będzie do... I uch, to się rozpali. Później zrobimy zebranie zielonych. W planie jest, że na 19. W planie, że na 19. Możemy skupiamy się na tymi drzwiami, tam można przez parka i wtedy taka osoba na kanapę sobie posiedzimy. Ja mam pytanie formalne, na pewno tylko zielony. Tak. I nie wierzcie. Oni nie przyjdą. Okej. No, a później gry się będzie palił, muzyka jakaś będzie leciała. Będzie muzyka, będzie jakaś będzie tańca. Jutro w domkach i niektórych To jest komplement. Był ten konkurs kulinarny, który został ogłoszony. Są chętni na konkurs kulinarny, żeby przyrobić cokolwiek. Na degustację są chętni. Trzeba będzie zrobić spaghetti. Nie, komisja powołana. Ja nie wiem, czy dacie radę to jeść. Ja mogę być za testera. Ja, to za testera są wszyscy. No co, są chętni na konkurs kulinarny. Trzeba zrobić spaghetti. Spaczki! To nie! Tyle sos nie do spaczki. Musisz pokazać produkty na nich. No właśnie. Spaczki to ja też. Ja też, nie? No nie, to ja nie ma chętnych? Nie ma to nie, nie to nie. Dobra. Krzysiek jest chętny, zgłasza. Na testera. Sam nie znam. Dziękuję, cześć, na razie. A, cześć! I po co się wychylałeś?
No, tylko to się wychylałeś? Nie, robię to w pasie. Nie za kartę. Nie, nie, proszę pan. Przygotowany napój. Jeżeli nerwy nie opadły, powtórzyć kurację. Jeżeli nerwy opadły, przedyskutować problem z pozostałymi członkami zarządu z pomocą różnych form nowoczesnej telekomunikacji. Telefon, gadu-gadu i tak podobne. Jeżeli problem został rozwiązany, przypieczętować sukces kolejną szklaneczką płynu. Jeżeli problem nie został rozwiązany, opróżnić butelką do końca, po czym mieć w dupie. Szkoda zdrowia na beznadziejne sprawy. Kropeczka pierwsza. Uwaga! W przypadku opróżnienia butelki z alkoholem należy uzupełnić zestaw we własnym zakresie. Uwaga druga. W przypadku zbyt częstego uzupełniania zestawu należy rozważyć poddanie się leczeniu odwykowemu lub przeszczepowi wątroby. Uwaga trzecia. Członkowie klubu chińskich motocykli nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkodliwe działanie alkoholu. Każdy jest dorosły i wie co robi. W każdym zestawie w górnej szklaneczce jest jeszcze drobny gadżet, prezencik.
Gumki? Który jest od nas przesłany. Już nie od nas, tylko osobiście od jednego z członków naszego komitetu. Zarodka odczyta. Tak jak dostałam. Kochani zarządzie, te zegarki to nie po to, żebyście mogli sprawdzić, kto szybciej od tego mnie skacza. Nie jest to żadna łapówka. To skromny prezent, który mam nadzieję będzie wam przypominał o wspólnie spędzonych chwilach i odmierzał czas do chwili, kiedy znowu was zobaczą wasze uśmiechnięte buziaki. Bo co tu dużo ukrywać? Tęsknię za wami. I żeby wam się w głowach nie poprzewracało, dodam, że tęsknię za wszystkimi Kacelmowiczami, a że jego reprezentantami jesteście i dużo pracy i serca wkładacie w ten klub, jest to także forma mojego osobistego podziękowania. Za dokładną mam nadzieję, że wam przyjaźnia Ola. Brawo! 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 Że jakąś pracę wykonujemy, staramy się robić coraz lepiej, coraz gorzej. Myślę, że te osoby, które przyjeżdżają cały czas, jest tak nasza grupa stała, przyjeżdżają no, dlatego, że się dobrze tutaj czują razem. Wszyscy razem się tu czujemy fajnie, nie? Są jakieś te pasy, które się pojawiają, zawsze i wszędzie się, w każdej społeczności się pojawiają jakieś niesnaski. Kolejne dwa lata przed nami. Postaramy się... Postaramy się. Postaramy się... Znaczy tak, zawsze staraliśmy się słuchać tego, co mówicie. Nie wszyscy mówili, nie zawsze mówią, że tak powiem, wprost, czy najgorsze są właśnie takie, które były jakieś półsłówka, niedopowiedzenia, ktoś gdzieś, ktoś komuś gdzieś szepnął, napisał na Skywalku, czy jakimś innym czymś i później się domysły szerzą. Chcielibyśmy, żeby tego w przyszłości uniknąć, więc jeśli faktycznie parę dzisiaj od razu to jest z grubej rury prosto z mocy, co mu nie pasuje. I róbmy tak dalej. Jeśli będziemy coś zrobimy, co nie jest okej, okay, nie wszystkim się spodobał, czy będzie podobało, czy dogodzi, no to od razu mówcie, że warto byłoby rozważyć jakąś inną opcję, albo że popatrzeć na to z drugiej strony. Jeśli macie jakąś informację, że coś się gdzieś dzieje, no bo nie jesteśmy, jest nas pięciu, tak jak Andrzej powiedział, staramy się być na forum dosyć często. Nie zawsze to wychodzi, bo jeden siedzi w kanale, drugi na rusztowaniach, trzeci jeździ gdzieś nie wiadomo gdzie, a czwarty klepie z zalówki, a piąty musi... A piąty musi w ogródku zapierdalać, albo nie wiadomo co innego robić. Wiadomo, nie zawsze i nie wszędzie, a nie traktujcie tego jako, że tak powiem, no nie wiem, donosicielstwo, bo można w ten sposób to odebrać, nie? Że wiecie o czymś, a nie powiem, bo co, nie? Bo nie będę ten kabel, nie? Czy coś, no.